ostatnie lata, ten okres między 2015 rokiem a 2022, jeżeli chodzi o aktywność zawodową seniorów, przyniósł wiele zmian. 575 tysięcy seniorów było aktywnych z ustalonym prawem do emerytury, natomiast w grudniu 2022 roku okazuje się, że to jest 826 tysięcy osób. Cały czas ten państwa potencjał, bo widzimy tutaj na sali wielu tych seniorów, jakby ukazuje się, że państwo chcą cały czas pracować, chcą być aktywni i powiem więcej, szanowni państwo, i ten wiek aktywności seniora również rośnie, bo wśród mężczyzn to jest 68 lat, a wśród kobiet 66, szanowni państwo. To pokazuje, że jest państwo dużo pokładów energii i chcielibyśmy, żeby właśnie dzisiaj pani minister nam powiedziała, jak naprawdę ministerstwo ma olbrzymie sukcesy, jeżeli chodzi o aktywizację seniorów. Jakby pani minister zechciała przybliżyć, przecież tych programów jest Aktywni Plus, to wszystko, co państwo robią, emerytury. No jest tego bardzo dużo, aż nie sposób, żebym ja to wymieniał, także oddaję na prędce głos pani minister i bardzo proszę w kilku słowach, jakby pani zechciała nam powiedzieć, co dobrego się w ministerstwie dzieje. Szanowni państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję, że mogę uczestniczyć w dzisiejszym panelu mówiącym z jednej strony o seniorach, o srebrnej gospodarce. Jakkolwiek byśmy powiedzieli, ta polityka wsparcia seniorów wpisuje się w politykę naszego rządu. Jest to część polityki prorodzinnej. Bynajmniej polityka senioralna jest wyzwaniem na kolejne lata. Bo kiedy spojrzymy sobie na statystyki, tutaj świetnie pan przybliżył te statystyki, jeżeli chodzi o przejście na emeryturę, aktywność osób starszych, ale musimy zwrócić też uwagę na to, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Naszym wyzwaniem jest i polityka demograficzna, wyjście z pułapki niskiej dzietności. To jest przede wszystkim wyzwanie nie na jedną, nie na dwie kadencje, ale na wiele kadencji. Dzisiaj 25% społeczeństwa Polaków jest w wieku poprodukcyjnym. Za chwilę będzie to 1/3. A więc te dane są danymi bardzo, to są bardzo duże wyzwania przede wszystkim dla polityki społecznej. Że polityka społeczna to nie tylko wsparcie osób potrzebujących, ale wyzwania dla polityki senioralnej. Ale żeby mówić o tych wyzwaniach, o tym, co przed nami, co będziemy musieli zrobić, jakie działania podjąć, to my podjęliśmy naszą politykę właściwie końcem 2015 roku. Systematyczne, kompleksowe działanie w zakresie też polityki senioralnej. Ono jest oparte na takich filarach: wsparciu finansowym, wsparciu aktywności osób starszych, od aktywności zawodowej, ale poprzez aktywność ruchową i we wszystkich obszarach i sferach, ale także zmiany w systemu gospodarczego, bo zmiany tej tak zwanej srebrnej gospodarki. Starzejące się społeczeństwo to są też zmiany, które przekładają się bezpośrednio na potrzeby naszej gospodarki. No i cóż zostało zrobione? Przywrócenie wieku emerytalnego. To na pewno był ruch taki bardzo mocny, pokazujący, że seniorzy mają wybór. Jeżeli chcą pracować dłużej, to jak najbardziej mogą pracować, a wręcz jest to bardzo oczekiwane, bo tutaj nawiążę trochę do stopy bezrobocia, którą mamy. Czas COVID-u to był czas, kiedy postawiliśmy wszystko, aby ratować miejsca pracy. Wszystkie formy dofinansowań, ta silna interwencja państwa pokazała, że dzisiaj i po COVID-zie uruchomienie inwestycji strategicznych, które realizujemy i z samorządami, aby Polska się rozwijała, jesteśmy dzisiaj państwem, które ma najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. I z tego powinniśmy być dumni, bo to nie jest przypadkowe. To są konkretne działania, konkretne, bardzo odpowiedzialne, przemyślane działania tamtego czasu, czyli wybuchu pandemii. Ja państwu tak jakby na marginesie tego naszego spotkania powiem, że kiedy przyszło nam przygotowywać przepisy, aby przygotować właściwe wsparcie dla firm, aby nie zwalniały ludzi, żeby kapitał ludzki jest tą wartością dla nas nadrzędną. Takie pan premier Mateusz Morawiecki wyznaczył cele. Ja spotkałam się z grupą ludzi w ministerstwie, abyśmy przygotowali szybko przepisy do ustawy covidowej tak zwanej.
aby tym ludziom pomóc, firmom pomóc, firmy się mają nie zamykać. No i pierwsze spotkanie, jak to pierwsze zazwyczaj spotkanie, miłe, przyjemne, wszyscy się rozeszli. Następny dzień to już jest podsumowanie, czyli państwo przyszli z konkretnymi rozwiązaniami. I te rozwiązania, te konkretne, tak zwane, na tamtą chwilę były takie, że będziemy badali przez pół roku spadek obrotu firmy, a potem tym firmom będziemy dofinansowywać. Więc ja do tych ludzi mówię, szanowni państwo, ale my po pół roku to tych firm już nie będziemy mieli. My nie będziemy musieli w ogóle dofinansowywać. Ja mówię, spójrzcie państwo, co było, bo przecież ci ludzie w ministerstwie pracują od wielu, wielu lat. Spójrzcie państwo, za czasów, kiedy był kryzys, za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, PSL-u, jakie środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń zostały wykorzystane? To naprawdę malutkie procenty tych środków wykorzystane, dlatego że te przepisy no, nie były takie, które miałyby pomóc bezpośrednio i szybko. Oczywiście przepisy zostały zmienione, tutaj już inna grupa ludzi pracowała nad tym, jest tutaj ze mną pan dyrektor Piotr Rybek, który pracował nad tymi przepisami. No i wprowadziliśmy te przepisy, myślę, że skutecznie, bo tym ochronił się rynek pracy, ale to tak na marginesie. Skoro mamy ten rynek pracy w dobrej kondycji, to przede wszystkim potrzebujemy rąk do pracy i nasi seniorzy jak najbardziej są potrzebni, ale na zasadzie wyboru, czyli stwarzamy możliwości, wprowadzając w ubiegłym roku i PIT zero dla seniorów, czyli mogą, nie przechodzą na emeryturę, mogą, pracują, pobierają wyższe wynagrodzenie, bo nie jest odprowadzany podatek do kwoty 85 tysięcy plus 30-tysięczna kwota wolna od podatku i tym sposobem składki oczywiście dalej są odprowadzane, więc emerytura w przyszłości będzie wyższa. A więc zabezpieczamy, aby ta jesień życia dla seniorów była stabilna, spokojna. Ale o seniorów musimy dbać w wielu sferach. Ci, którzy przeszli na emerytury, którzy mają te minimalne emerytury, staramy się, aby one z roku na rok były wyższe i były proporcjonalnie wyższe do sytuacji gospodarczej, która kreuje rzeczywistość. Bo przecież wysoki poziom inflacji, jaki mamy w związku z wywołaną wojną przez Putina, przekłada się na nasze życie, także na życie seniorów. A więc waloryzacja w tym roku rent i emerytur była kwotowo-procentowa, aby zabezpieczyć, żeby celować w tą grupę seniorów, którzy mają najniższe świadczenia, aby to ich, ta waloryzacja dla nich była wyższa. Co zostało wprowadzone przez ten czas? 13. emerytura już na stałe z naszymi seniorami. 14. emerytura będzie na stałe. Jesteśmy już po pracach Sejmu, teraz jeszcze Senat, oczywiście powrót do Sejmu i najważniejsze podpis pana prezydenta. A więc te dodatkowe świadczenie w postaci na przykład 14. emerytury, ono już jest celowane konkretnie dla grupy seniorów, którzy mają niższe emerytury, gdyż tam jest i kryterium dochodowe, ale też dajemy sobie pewną elastyczność co do wysokości tego świadczenia. Planujemy, że będzie to poziom co najmniej minimalnej emerytury. A więc tą sytuację finansową zabezpieczamy seniorom w postaci właśnie godnej waloryzacji. Wzrasta i minimalna emerytura, przeciętna emerytura i to są te dane bardzo optymistyczne. Ale nasi seniorzy, aby mogli w poczuciu zdrowia żyć jak najdłużej, muszą być zabezpieczeni pod względem medycznym. No i to są te wszystkie działania, które są podejmowane przez leki 75+. Teraz tak jak zostało ogłoszone przez pana prezesa, będzie obniżenie tego progu do 65+. To są różne programy, które my realizujemy, a więc i program Wspieraj Seniora, który poprzez samorząd i we współpracy z samorządami realizujemy dla opieki nad osobami starszymi program 75+, adresowany do mniejszych samorządów, aby pomóc w opiece nad osobami starszymi, ale także miejsca, gdzie seniorzy bardzo chętnie przebywają. To są domy i kluby seniora. Domy i kluby seniora pokazują, że
potrzeba ich jest coraz więcej, a więc na pewno to jest wyzwanie na kolejne lata, abyśmy budżetowanie zwiększyli zarówno na utworzenie, ale także na utrzymanie, bo ta partycypacja to są programy adresowane dla samorządów, aby samorządy mogły to zadanie dobrze wykonywać. Tutaj widzimy tą potrzebę wsparcia pod względem wyższych środków też na utrzymanie nawet więcej niż utworzenie. A więc nad tym na pewno będziemy pracować, plus placówki międzypokoleniowe, które są takim naszym bardzo ambitnym celem na kolejną kadencję, ale także program Aktywni Plus, czyli programy dla organizacji pozarządowych, które realizują projekty w ramach właśnie tego programu. 40 milionów rocznie przeznaczamy na ten cel i są to programy, które przeciwdziałają i wykluczeniu społecznemu, i przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu, a więc wiele obszarów, gdzie nasi seniorzy chcą podejmować te aktywności. Aktywność daje każdemu z nas, jeżeli jesteśmy aktywni, wykonujemy różne zadania, to na pewno nasze poczucie zdrowia, aktywności sprzyja naszemu lepszemu samopoczuciu, a więc takie też warunki chcemy stwarzać dla seniorów i ta aktywność zawodowa, ale także ta aktywność społeczna. I szanowni państwo, patrząc w przyszłość, przygotowujemy taki program, który pewnie będzie miał za kilka tygodni odsłonę w zakresie polityki senioralnej, to co seniorom jest potrzebne, w których obszarach wzmocnić. Tutaj jeszcze tych rąbka tajemnicy nie będę uchylała, bo to już będzie na kolejną kadencję w naszych planach. Natomiast aktywność seniorów, ta aktywność także zawodowa jest dla nas bardzo ważna, patrząc na rynek pracy. Cieszymy się, że wzrastają wskaźniki, bo ponad to, że mamy ponad 830 tysięcy seniorów pracujących, to na tle Unii Europejskiej już zrównujemy się ze wskaźnikiem aktywności osób starszych, a patrząc na bezrobocie, gdzie w skali Eurostatu w Polsce jest 2,7, to bezrobocie wśród seniorów według Eurostatu w grupie między 50 a 64 lata wynosi 2%, a więc tutaj widzimy, że ta aktywność jest potrzebna i nasi kochani seniorzy chcą być aktywni. I takie działania powinniśmy realizować. Dziękuję bardzo. To niesamowite, szanowni państwo. Jak kompleksowe to jest podejście, prawda? Od PIT-u zero po leki refundowane. To jest niesamowita rzecz. Ja powiem pani minister, że my na terenie województwa łódzkiego zaraz po tym, jak skończyła się pandemia, mieliśmy w powiatowych urzędach pracy 14 tysięcy ofert pracy i one były nieobsadzone. Jest z nami pan Krzysztof Borkowski, przepraszam, jak pomyliłem imię, ale to tylko trema, tak, prawidłowo. Szanowni państwo, i on jest przedstawicielem pracodawców. Jak się kształtuje to, jeżeli mówimy o pracodawcach, tak? Czego poszukują pracodawcy wśród seniorów, bo są to niesamowite kompetencje, szanowni państwo. Okazuje się, że teren województwa łódzkiego to przede wszystkim branża AGD, to jest farmacja, jest dużo maszyn, które obsługują młodzi ludzie, a obok stoi obrabiarka i musi przyjść senior, żeby dorobić jakieś narzędzie, prawda? Młodzi ludzie tego nie potrafią. To jest niesamowita wiedza, unikalna i bardzo potrzebna teraz. I może pan tutaj, panie przewodniczący, kilka słów powie, jak to się właśnie ma u pracodawców, jak oni sobie radzą i czego szukają tak naprawdę wśród seniorów? Kwestia zatrudniania seniorów ewoluowała. Na początku lat 90., kiedy weszliśmy w tą gospodarkę rynkową troszkę szaloną, zwyciężali młodzi. Pamiętacie państwo te anegdoty, prawda, jak firmy zagraniczne wchodząc na nasz rynek szukały 25-latka z dwoma językami i 10-letnim stażem na stanowiskach kierowniczych, prawda. No szybko okazało się, że ci młodzi zmieniali jedną, drugą pracę, prawda, kiedy okazywało się, że poziom niekompetencji osiągają, prawda, zaczęto rozumieć, że sama młodość i papierek nie wystarczą. Z drugiej strony sytuacja demograficzna na to wpływa. Tu pani minister mówiła o tym, że się społeczeństwo starzeje. W Europie Zachodniej stosunkowo szybciej to zaobserwowano. Zresztą doświadczenia Europy Zachodniej, gdzie prowadzenie działalności gospodarczej no ma co najmniej o 100 lat dłuższą tradycję, mówię o powszechnej, niż u nas, gdzie praktycznie to wybuchło po 90 roku.
szybko tam zrozumiano, że doświadczenie jak najbardziej jest wskazane. Nasi przedsiębiorcy początkowo, szczególnie, to może złe słowo, może zbyt krytycznie powiem, ale część firm kierowanych przez polskich menedżerów, ale z kapitałem zagranicznym, dochodziło do wniosku, że dla obniżenia kosztów lepiej zwalniać starszych pracowników, którzy mają wyższe pensje, zatrudniać młodszych. Na szczęście ta mentalność się zmieniła, także przepisy coraz bardziej, prawda, dbają o to, żeby takich niesprawiedliwych zróżnicowań nie było. Także w sytuacji teraz, kiedy praktycznie no ja jako przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy od dłuższego czasu mówię, nie mówmy o bezrobociu, tylko mówmy o rynku pracy, bo to jest dla nas problem. Dla nas jako pracodawców, my nie jesteśmy zachwyceni tym zerowym poziomem bezrobocia i to nie dlatego, prawda, że chcielibyśmy, żeby ta kolejka oczekujących na pracę była, jak to niektórzy sobie wyobrażali. Natomiast praktycznie często jest tak, że pracodawca przychodzący choćby do łódzkiej strefy ekonomicznej, która no, należą się gratulacje, bardzo, bardzo dużo nowych firm i to znaczących sprowadza, okazuje się, że nie bardzo ma kto pracować. W Europie Zachodniej też problem taki jest. Tam troszkę przeżyto wcześniej, choćby rynek niemiecki, prawda, Turcy, Wietnamczycy i tak dalej. My na szczęście mamy już teraz około 1 000 000 Ukraińców płacących składki ZUS-owskie, co jest bardzo ważne, prawda, ileś set tysięcy, które w inny sposób troszkę pracują. Natomiast cały czas, no gdyby nie ten 1 000 000 Ukraińców, to byśmy mieli tragedię praktycznie, jeśli chodzi o rynek pracy. Także docelowo też no, dobrze byłoby pomyśleć, żeby stworzyć mechanizmy, które będą zachęcać do tej planowej imigracji, sterowanej jakby, może złe słowo, ale nie mówimy tutaj, prawda, o tych młodych byczkach przebijających się przez nasze granice i no, często ginących, dopłynąc do Lampedusy. Mówimy, prawda, o jakimś planowym działaniu, gdzie rzeczywiście będziemy mogli wspomóc nasz rynek pracy fachowymi ludźmi z naszego kręgu kulturowego. Jeśli chodzi o pracodawców, ewolucja nastąpiła też swego czasu, od pewnego czasu już pracodawcy zaczęli rozumieć, że pracownik doświadczony, który ma 20-30-letni staż, należy go wspierać i w swojej firmie. Jeżeli pojawia się problem choćby z wykluczeniem cyfrowym, od tego są między innymi urzędy pracy, żeby wspomagać kwestie szkoleniowe. Ja sam przeżyłem taką sprawę, kiedy wprowadzałem informatyzację i kilkanaście osób no, uważało, że Borkowski będzie zwalniać, prawda? Tragedia była. Zrobiliśmy odpowiednie szkolenie po miesiącu, dwóch. Na tyle poziom kompetencji wzrósł, że spokojnie, prawda, no to były głównie kobiety, weszły, prawda, w rytm pracy i nie trzeba było nikogo zwalniać, ani szukać młodych, prawda, tańszych pracowników. Z drugiej strony to dotyczy, powiedzmy, pracowników, których zatrudniamy. Natomiast w sytuacji, kiedy potrzebujemy pracowników, przez pewien czas były obawy, że taki 50-latek czy 50-latka, ja nie lubię tego słowa senior, bo ja uważam, że ja też jestem dojrzałą młodzieżą, prawda, nie seniorem, także mówmy właśnie o tych pracownikach z doświadczeniem. Oczywiście obawiano się, że są kwestie zdrowotne, zwolnienia, prawda, brak chęci do nauki, natomiast już teraz coraz więcej pracodawców uznaje i z doświadczeń już swoich, prawda, wie, że warto takich pracowników przyjmować. Ci ludzie są przyzwyczajeni do tego, że pracuje się w danej firmie długo, są lojalni. Na młodzież lubimy narzekać, bo to już od 4000 lat, prawda, o czasy, obyczaje narzekano na młodzież. Natomiast teraz rzeczywiście pojawia się pewien problem, no, mamy te modne pokolenia milenialsów, pokolenie Z,
to pokolenie Z, no tak jak popatrzymy na statystyki, jeszcze parę lat temu prawie połowa Polaków zmieniała pracę. Jeśli chodzi o to pokolenie Z, zdarza się, że kilka razy następuje zmiana pracy, bo nie ma jakiegoś przywiązania, liczą się wynagrodzenia, prawda, warunki, które firma oferuje. Natomiast ci pracownicy, którzy mieli jakieś doświadczenie w innych firmach, przechodząc do nowej firmy, mogą nam w pełni, może nie w pełni, ale zagwarantować tę lojalność. Jeszcze dokończę. Przyczynia się też do tego kwestia zmiany przepisów, choćby zasiłki chorobowe, które dla pracowników starszych już po 14 dniach ZUS zaczyna płacić, a nie pracodawca. A poza tym, jak popatrzymy na statystyki, to z danych ZUS-owskich z kilku ostatnich lat wynika, że tą grupa powiedzmy te 50+ jest dopiero na trzecim miejscu, jeśli chodzi o częstość brania zwolnień, jest prawie że na poziomie tych 20-30-latków. Także nie bójmy się seniorów. Ja szczególnie zachęcam do zatrudnienia kobiet, które, no brutalnie mówiąc, w tym wieku są bardzo wydajne, bardzo lojalne, kompetentne, prawda? Tak. I zachęcam do zatrudnienia kobiet w wieku 50+. Dziękuję. Tak, pan przewodniczący mówi, że jednak ci seniorzy są na wagę złota. To są niesamowicie lojalni pracownicy. Naprawdę warto. Pani minister, w województwie łódzkim w tamtym roku mieliśmy 140 tysięcy obywateli Ukrainy. Przede wszystkim to były kobiety Ukrainki. Potem przyszła też taka sytuacja, że w tym roku mamy już 65 tysięcy na pewno potwierdzonych zatrudnień. Nie wiemy jeszcze tak naprawdę, jak to, ponieważ województwo jest województwem rolniczym, województwo łódzkie. Jeszcze mamy prace sezonowe. I to niesamowite, że no mamy pewną, to nie jest tak, że mamy 2,7, bo my mamy dużo więcej jeszcze obcokrajowców zatrudnionych, tak? I to aktywność nasza jest dużo lepsza. Także wydaje się, że polskiej gospodarce i temu rynkowi pracy nic nie zagraża, tylko że musimy postarać się, żeby nakłonić i zachęcić tych wszystkich jednak seniorów, żeby oni się dzielili swoimi kompetencjami i do takich firm się zgłaszali, jak właśnie tutaj pan Borkowski mówi. Ale to pełna zgoda, przepraszam, że wchodzę w słowo, bo tak naprawdę obywatele Ukrainy, gdzie przecież wszyscy na pewno obserwowaliśmy i obserwujemy czasami tą narrację medialną, która mówi, że te miejsca pracy mieli nam zabierać. Przecież osiągnęliśmy efekt synergii. Ponad 1 000 000 osób, które odprowadza składki tutaj w Polsce, a więc te osoby, można powiedzieć, że stają też tutaj na własne nogi, zakładają swoje gospodarstwo domowe, potrafią się sami utrzymać, a więc nie potrzebują. My nie pchamy tych ludzi w system opieki społecznej, tak, że będziemy wspierać, ale dajemy to, co jest najcenniejsze. Praca daje poczucie godności, stabilizacji i to dajemy Ukraińcom. Pani minister, i tak. To jest bardzo ważne. Powiedzmy też, że tak naprawdę przepisy, które państwo zaproponowali, pozwoliły się obywatelom Ukrainy rejestrować jako osoby bezrobotne. I w województwie łódzkim przez rok zarejestrowało się 5700 osób. To jest nic, szanowni państwo. Jest z nami pan dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie i proszę powiedzieć, jak tam w Opocznie przebiega ta sytuacja. Jakie państwo mają pomysły na to, żeby aktywować seniorów? W jaki sposób państwo staracie się ich zagospodarować? No bo to też bardzo istotne. Państwo, pan reprezentuje właśnie publiczne służby zatrudnienia w województwie łódzkim, także oddaję głos i czekam na to, co macie. Szanowni państwo, problem jest trochę złożony. Wynika przede wszystkim z tego, jaka to jest branża, jaki to jest pracodawca, jaka jest w danej organizacji polityka kadrowa. Mam takie wrażenie, że mimo wszystko pracodawcy trochę, ja nie chcę powiedzieć, że nie chcą zatrudniać osób starszych, ale bardzo z taką rezerwą podchodzą. Panuje gdzieś jeszcze, szczególnie w małych miejscowościach, panuje gdzieś jeszcze takie przekonanie, że osoby starsze to osoby, które często chodzą na zwolnienia, może bronią się przed nowinkami jakimiś technicznymi, nie chcą podnosić swoich kwalifikacji. Dlatego pracodawcy, oni oczywiście obsadzają te osoby, dają im zatrudnienie, ale tak mówiąc wprost, tak bardzo ostrożnie, głównie do takich stanowisk gospodarczych, czyli jakichś tam konserwatorów, sprzątaczki, pomocy kuchennej i tak dalej. Natomiast naszą rolą jako Urzędu Pracy jest to, żeby przekonywać pracodawców do tego, że
do zmiany tego myślenia. My tutaj w Opocznie od roku z wielkim powodzeniem realizujemy takie wizyty studyjne u pracodawców, gdzie jest ten czas i ta przestrzeń, że można z pracodawcami porozmawiać, czy nasi doradcy zawodowi, czy pośrednicy pracy, nie tylko o warunkach zatrudnienia i o stanowisku, natomiast właśnie o tym, żeby walczyć z pewnymi takimi naleciałościami i żeby oni się nie bali zatrudniać ludzi starszych. I tu jest taka ciekawostka, że ci, którzy pokonali te stereotypy, przyznają się, że naprawdę są bardzo zadowoleni z tych ludzi. Ludzie są bardzo wydajni, ludzie nie są absolutnie zainteresowani zmianą pracy, w związku z tym pracodawca czuje taką stabilizację i naprawdę to wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Tak, dziękuję. Jest jeszcze z nami pani dyrektor Maciołek. To jest niewątpliwie pani, która ma tutaj wielkie zasługi i wiele do powiedzenia na temat tego, co robi na przykład samorząd województwa, bo wiele z tych programów przechodzi właśnie przez jak pani ręce i przez pani instytucje. Jakby pani w kilku słowach mogła powiedzieć, jakie są te propozycje dla seniorów i co dobrego się u państwa dzieje. Dziękuję bardzo. Ja muszę wykorzystać dzisiaj naszego gościa specjalnego. Pani minister, ja muszę zareklamować naszych seniorów. Województwo łódzkie ma naprawdę świetnych ludzi, świetnych, chcących współpracować, doradzających, aby nasze działania były właśnie jak najbardziej trafne. Jakie działania podejmujemy i w jakim kierunku idziemy, to właśnie realizujemy potrzeby naszych seniorów. A jakie oni mają potrzeby? Szanowni Państwo, takie jak my, może w pewnych momentach bardziej intensywne, staramy się być odpowiedzią właśnie na ich środowiska lokalne, dlatego bardzo często i współpracujemy z dużą ilością organizacji pozarządowych, gdzie wzmacniamy je finansowo. Jest to forma spędzania wolnego czasu, warsztatów, różnych spotkań, gdzie następuje ta integracja i wymiana doświadczeń. Chcemy też zadbać o portfel naszego seniora, dlatego wprowadziliśmy kartę seniora, która ma dużo zniżek, jakich różnych od masaży po wyjazdy, turnusy rehabilitacyjne, po sport i kulturę. Szanowni Państwo, senior, tak jak my, również może się czuć samotny. Ta samotność dotyka każdego, szczególnie w COVID-zie. Uruchomiliśmy telefon wsparcia. Telefon wsparcia to nie tylko psycholog i pracownik socjalny, to także prawnik. W dobie cyfryzacji, w dobie zawierania umów niekorzystnych dla nas wszystkich, ten telefon jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich seniorów województwa łódzkiego. Taki koszyk tych usług na pewno wspomaga Rada Seniorów Województwa Łódzkiego, jak i Obywatelski Parlament. Delegatura oczywiście województwa łódzkiego. Są to organy, które właśnie mają nas wspierać w tych działaniach, aby one były w 100% pewne, bo zarówno ja i moi pracownicy w 100% działamy, aby ta pomoc i te nasze zadania były ukierunkowane. I teraz kwestia jeszcze taka, aby dostosować te potrzeby i sprawdzić, czy oni naprawdę są zadowoleni, to badamy. Badamy za pomocą właśnie swojego obserwatorium i myślę, że te potrzeby, jeśli one były nawet zdiagnozowane i potwierdzone 5 lat, to one są aktualne, bo cały czas mamy takie same potrzeby tej przynależności, akceptacji. Seniorzy chcą czuć się dowartościowani, chcą czuć, że są cały czas potrzebni, nie tylko jeśli chodzi o wychowanie naszych wnuczków, nie tylko, absolutnie, ale także właśnie o takie spełnianie się. Więc myślę, że moja instytucja, województwo łódzkie, naprawdę wychodzi im naprzeciw. Co widzimy przy okazji każdych kontaktów? Staramy się również bezpośrednio wychodzić do seniorów, organizując z nimi różnego typu spotkania. Czy to będzie bezpieczeństwo, czy to będzie zdrowy styl życia, ten senior ma wiedzieć, że jest zaopiekowany przez województwo łódzkie. Do tego, szanowni państwo, staramy się oczywiście te zadania dostosować do polityki krajowej, deinstytucjonalizacja usług społecznych. Szanowni państwo, seniorzy nie boją się instytucji, na razie nie mówią o instytucji, ale są tacy, którzy nie rozumieją tego przejścia. Jestem zwolennikiem deinstytucjonalizacji usług społecznych, szanowni państwo, dążenia do wsparcia, pomocy w środowisku, aby senior w nim mógł pozostać jak najbliżej swojego domu, jak najbliżej swojej rodziny i mieć wpływ na to, co się z nim stanie. My dzisiaj rozmawiamy o tym bardzo szeroko i mówimy dużo. Szanowni Państwo, to jest nasza przyszłość, bo my już pracujemy dzisiaj na nasz byt
i na nasze bycie seniorem. A ja, obserwując politykę województwa łódzkiego, chciałabym być takim seniorem, jak moi teraz. Dziękuję. No, dziękujemy bardzo za te miłe słowa. Naprawdę pamiętajmy, że tak naprawdę pracujemy na swoją przyszłość. I tutaj to, co pani dyrektor mówi, jak ta kompleksowa opieka jest sprawowana nie tylko pracą, ale tymi wszystkimi poprzez telefon zaufania. Niezmiernie ważna rzecz. Wszyscy pamiętamy historię z garnkami, prawda? I z tymi niekorzystnymi umowami i tak dalej. Ale jeszcze z nami, szanowni państwo, dwóch ważnych samorządowców. I pani, pan starosta Łaski, tak? I pan Marcin, który reprezentuje gminę Klonowa. Też niewielką gminę, około 3000 mieszkańców. W województwie łódzkim, powiedzmy, mieszka 2 miliony 420 tysięcy, także, ale bardzo reprezentatywna. Jak u państwa w samorządach, z czym się państwo spotykacie na co dzień, jeżeli mówimy o politykę senioralną, o tą rewolucję, o ich potrzeby, o możliwości zatrudnienia, bo na pewno trzeba korzystać, tak, z wiedzy, z możliwości, które daje między innymi to wszystko, co pani minister opracowała w ministrze wraz ze swoimi współpracownikami. Tak, oczywiście. My w powiecie łaskim, może zacznę jako pracodawca, bardzo cenię osoby w wieku właśnie takim senioralnym i nawet namawiamy, aby nie przechodziły za szybko na emeryturę, bo ta wiedza, którą posiadają ci ludzie, zwłaszcza kobiety, bo większość w urzędzie jest kobiet, no jest nie do przecenienia. Młodzi przychodzą, mają szkoły pokończone, natomiast tej wiedzy takiej życiowej, takiej praktycznej nie mają i musi minąć kilka lat, aby nabyli, a od kogo najlepiej nabyć, jak nie do osób właśnie takich z dużym doświadczeniem. I nawet tutaj, co było wspominane, że ten przeskok taki informatyczny, to nie jest problem. Ci ludzie chłoną naprawdę wiedzę, chcą się nauczyć, bo chcą dorównać tym młodym. Oni, jeżeli chodzi o kwestie takie informatyczne, chcą się ścigać z tymi młodymi. Więc my naprawdę stawiamy na te osoby starsze i bardzo, bardzo je namawiamy. Teraz to, co tutaj pani minister wprowadziła, czyli po 60 roku kobiety bez podatku, naprawdę dużo osób decyduje się, żeby pozostać, bo naprawdę to jest dość spora zachęta. Jeżeli chodzi o mieszkańców, no to oprócz Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który jest bardzo popularną formą wsparcia seniorów, w tamtym roku otworzyliśmy Centrum Usług Środowiskowych z jedną z naszych gmin, otworzyliśmy Klub Seniora. My jako powiat wyszliśmy też z taką inicjatywą, żeby w ramach tego utworzyć wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego darmową. Więc te osoby, które chcą jeszcze zawodowo pracować, a mają czy współmałżonka chorego, mogą u nas wypożyczyć sprzęt za darmo, więc taka pomoc jest naprawdę dużo warta. Poza tym to, co powiedział pan dyrektor Urzędu Pracy, wszelkie formy poprzez Urząd Pracy, wspieranie szkolenia, wychodzenie naprzeciw, aby te osoby dokształcały się, no bo niestety już żyjemy w takich czasach, że całe życie musimy się uczyć, bo i technologia, i świat, który nas otacza, bardzo szybko się zmienia i musimy nadążyć za tymi zmianami. Tak, niewątpliwie, panie minister, mamy tutaj jako województwo łódzkie duże zasługi, jeżeli chodzi o KFS. Mamy 15 milionów, to tak wygląda, natomiast te pieniążki już tak nauczyliśmy tych przedsiębiorców, żeby wykorzystali, że one naprawdę w styczniu szybkie się rozchodzą, tak że bylibyśmy naprawdę zobowiązani, jakby się możliwo w tym KFS-ie, może na 2%, może troszeczkę więcej, no bo to rzeczywiście się udaje. I między innymi Wojewódzki Urząd Pracy też ogłasza konkursy na opiekę wytchnieniową. Okazuje się, że to jest bardzo istotne, że żeby ta osoba, której opiekuje się, była zaopiekowana, żeby on mógł wrócić i pracować. Jest jeszcze z nami pan wójt. Panie wójcie, a jak u pana w gminie, jak pan to widzi, tą politykę senioralną, tą rewolucję, jak bardzo pan korzysta, bo jest pan tak naprawdę najbliżej. Tak, jeżeli mówimy o aktywności seniorów, generalnie o seniorach, to powinniśmy również pamiętać o tym, że jest to grupa wewnętrznie niejednorodna. Zaliczamy do nich osoby od już tak naprawdę 50 roku życia. Żyjemy coraz dłużej, te widełki są coraz szersze. I tak naprawdę to wewnętrzne zróżnicowanie wiekowe seniorów oznacza ich odmienny stan zdrowia, sytuację materialną, rodzinną, wreszcie oczekiwania czy możliwości. Powiem na przykładzie swojej gminy. Seniorzy chcą być aktywni i są aktywni, jeżeli tylko mają ku temu okazję.
Na terenie gminy Klonowa funkcjonuje Klonowskie Koło Rękodzielnicze, funkcjonuje dyskusyjny klub książki, gdzie w skład tych organizacji wchodzą właśnie seniorzy, ale nie tylko seniorzy, wchodzą osoby w wieku produkcyjnym, wchodzi młodzież i trzeba powiedzieć, że seniorzy podchodzą do tego bardzo zadaniowo, bardzo obowiązkowo. Efektem tego są wspaniałe, ja to się śmieję, że arcydzieła praktycznie, tak, powstaje piękne rękodzieło, powstają wiersze, ale to nie tylko. Na obszarach wiejskich mamy przecież koła gospodyń wiejskich. Kiedyś, dawniej, nie mieliśmy tak wielu restauracji. Większość uroczystości rodzinnych większych odbywała się w strażnicach, w salach OSP i tam rozpropagowana była instytucja kucharek. Tak? Dzisiaj te panie mogą dalej się realizować właśnie w kołach gospodyń wiejskich, gdzie pomagają młodemu pokoleniu tak naprawdę zapoznawać się z tym i opanowywać tą sztukę kulinarną. Chętnie to robią, chętnie się udzielają, chętnie wyjeżdżają na różnego rodzaju targi, jarmarki. My im również w tym pomagamy. Na terenie gminy mamy również jednostki ochotniczych straży pożarnych. Tam również, tutaj z kolei panowie, tak, są bardzo aktywni, niejednokrotnie są prezesami jednostek, gospodarzami, jako te osoby, które mają nieco więcej czasu od osób pracujących i oni rzeczywiście ten czas swój poświęcają i spędzają w tych jednostkach. I my to widzimy, te obejścia są zadbane, wszystko jest estetyczne, zawsze przygotowane, także za to również jesteśmy wdzięczni. Na terenie gminy działa również Związek Emerytów i Rencistów. W ramach tego związku z kolei seniorzy się spotykają przy różnego rodzaju okolicznościach typu Dzień Dziadka, Dzień Babci, spotkania wigilijne, wielkanocne, robią to bardzo chętnie, długo rozmawiają, to są długie spotkania, ale my również się cieszymy, wymieniają doświadczenia, my również dużo się z takich spotkań dowiadujemy, także ta aktywność jest, tylko tutaj tym warunkiem jest właśnie zdrowie. Musi być to zdrowie, żeby była ta aktywność, tak jak ludzie w wieku produkcyjnym, tak? Jeżeli są zdrowi, chętnie się w różnego rodzaju inicjatywy angażują. Tak, ja dziękuję bardzo, panie wójcie. Podsumowując, ponieważ mamy tutaj też panel dotyczący sztucznej inteligencji, szanowni państwo, i tutaj było dużo o rękodziełach, o tym wszystkich, o tych kompetencjach seniorów. Chciałem przewrotnie taką myśl z państwem zostawić, tą myśl. Otóż GPT-3, GPT-4, one spowodują jedną rzecz, że wcale ci ludzie, którzy mają pewien fach, nie są zagrożeni. Zagrożeni są ludzie, którzy są bardzo dobrze wykształceni, a po prostu sztuczna inteligencja jest w stanie zastąpić prawników, wielu ludzi z PR-u, z HR-u, szanowni państwo. I dlatego uczmy się od seniorów, bo oni mają naprawdę niesamowitą wiedzę, aktywizujmy ją, bo to jest skarbnica, no, którą nie da się niczym innym zastąpić, szanowni państwo. I naprawdę, pani minister, ja chciałem pogratulować pani, bo proszę zobaczyć, mamy pełną salę, bardzo wielu seniorów przyszło posłuchać tego, co mamy do powiedzenia. Państwu bardzo dziękuję, jest naprawdę bardzo mi miło, że państwo zdecydowali się do nas. Tak, że państwo zdecydowali się na chwilę. No dojrzała młodzież, która, tak, oczywiście, jak... No, tak, to dojrzała młodzież, szanowni państwo, także ja już też to akceptuję, impituję do swojego słownika. Bardzo państwu dziękuję, wszystkiego dobrego i miłych, owocnych dalszych obrad w dniu dzisiejszym, jutrzejszym. Także dziękuję pięknie, kłaniam się nisko.